Niedźwiedź był wyjątkowo zły. Wiadomo, niedźwiedzica wywaliła go z domu, jeszcze mu zrobiła awanturę, więc chodził sobie po lesie i szukał zwady. No, spotkał zajączka, no i tak chciał się na tym zajączku wyżyć, i tak podchodzi do tego zajączka. Zajączek, ty to bez czapki chodzisz. No tak wal! Od razu złup go tak, że ten zajączek biedny od razu siniaka dostał, się tam przewrócił i uciekł, poszedł w las, nie? No ale... kurczę, niedźwiedź jeszcze by komuś przywalił, nie? Spotyka wilka, ale wilk silny, no wilka bił nie będzie, no to mówi tak, wiesz co, mam ochotę komuś przyłożyć. No to dobra, idziemy do zajączka i zajączkowi przyłożę. No nie, no stary, to tak nie można, już raz mu dzisiaj przyłożyłem, drugi raz to jakoś tak głupio nie wypada. No, ale wiesz, pretekst zawsze się znajdzie, no. Poprosił zajączka fajka, jak ci da z filtrem, to powiesz, tak z filtrem mi dałeś, tak? Uważasz mnie za ciotę, że ja z filtrem muszę palić? Tak, 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 za ciotę mnie uważasz i go walniesz, jak Space on w blog ekipie, nie? A jak ci da bez filtra, to powiesz, co, nie szanujesz mnie? Bez filtra mi dajesz, że znowu go walniesz, jak ten Space on w blog ekipie. No mówi, niedźwiedź mówi, no dobra, dobra, no to idziemy, nie ma problemu, no tam zrobimy co trzeba, przynajmniej się wyżyje. Dobra, idzie sobie do zajączka i mówi tak, cześć zajączku, poczęstuj mnie papierosem. A jakiego chcesz? Z filtrem czy bez? Zając, ty cały czas bez tej czapki chodzisz.